Ściągam rękawiczki. Jesteście świadkami tego, co znalazłem. Zobaczcie tą monetkę. Najpierw pokażę, że jeszcze jej nie obczyściłem. Strzelajcie, co to może być najpierw. Strzelajcie, a ja w międzyczasie ją przeczyszczę. Przeczyszczę, przeczyszczę i już wam pokazuję. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów. PL zapraszają na film. Biegnę Ewelince, pomóc, bo krzyczała ratuj. I wyłoniła się z mgły i skacze jak sarenka przez ten oto rowek. Dajesz. Udało się. Udało się. Oczywiście trzeba prawidłowo dostosować ustawienia wykrywacza do miejsca, w którym prowadzę poszukiwania. Jeszcze obniżyć mu troszkę grunt balans, wtedy będzie troszkę głębszym wykrywaczem. A mój X-pedał zawsze jest idealnie dostrojony. Znalazłam taką dużą klamerkę, prawdopodobnie od uprzęży końskiej. Tak mnie się wydaje, ale czy tak było, nie mam pojęcia. Oprócz złomu zaczęły się pojawiać także monetki. Tu jedna strona, ale nieczytelna. A z drugiej strony, będzie dobrze widać, to zobaczycie, że jest to Fenning. Ale jaki, z którego roku, nie mam pojęcia. Ktoś do mnie dzwoni. Już mnie namierzają. Dzień dobry! Ojej, no co się stało? Nie, bo nie mogę obejrzeć. Na Netflixie? No bo trzeba się zalogować ponownie, wiesz? Nie chodzi mi o to, bo co to nie wołają, nie wołają. A, bo ja chciałam z tą porozmawiać. Jak się czujesz, robaczku nasz? Git? Śniadanko zjedzone, babcia zrobiła? To niech ci przygotuje, może jajeczko chcesz? Wiedziałeś, że nie ma jajek. Mówiłam babci, że jajka są w tym, w spiżarce. Wczoraj powiedziałeś, że nie ma. Kupił tatuś wczoraj wieczorem. W spiżarce są. No to ja chcę jajko z mamą. No, no to powiedz babci. Dobra. To buziaki, kocham cię. Krótki sygnał, jak z broni maszynowej. Powtarzalny. A tu się okazało, że to tylko guzik. Guzik. I to jeszcze w takim dobrym stanie. Zobaczcie. Niestety nie posiada żadnych napisów, grawerów. A czy ma sygnaturę z tyłu? Nie widać, bo jest zarośnięty rdzą. No i kolejny mój strzał. Dwa Fenningi. Ale jakie ładne. Z 1800. Nie wiem, 30. 1830. Zaraz wam pokażę, tylko ładnie go sobie obczyszczę. Albo 50. I tak właśnie wygląda po dokładnym oczyszczeniu, ale niestety może wy będziecie wiedzieli, jaka to data, bo ja to jestem ślepa. 1800 chyba 30. Tak mi się wydaje. A tak wygląda rewers, druga strona. Ściągam rękawiczki. Jesteście świadkami tego, co znalazłem. Zobaczcie tą monetkę. Najpierw pokażę, że jeszcze jej nie obczyściłem. Strzelajcie, co to może być najpierw. Strzelajcie, a ja w międzyczasie ją przeczyszczę. Przeczyszczę, przeczyszczę i już wam pokazuję. Jeszcze sam nie wiem, co to jest. Jeszcze sam nie wiem, co to jest, ale jest to na pewno bardzo ciekawa moneta. Liczman jakiś duży.
Mogę przeżyć? Nie, to jest... to nie jest ogólnie moneta. A, ale jest pęknięta. Ale dobra, uważaj, bo to szkoda. Pęknięta jest, tutaj ma pęknięcie, co to jest, to jeszcze dokładnie nie wiem. Wygląda ładnie, wygląda pięknie. Przesycha, także jej wszystkie walory za chwilę wyjdą. Data jest? Nie. Z6. Ciężko powiedzieć. Jest tarcza. Widzicie to też? Tarcza. Jeszcze z drugiej strony. Jeszcze nie widać dokładnie. Przetrę. O. 6. część. Ein? Nie. 12. część talara pruskiego. Pokaż, także, jak się cieszysz. Tak się cieszę, no bo takie rzeczy nie znajduje się na co dzień. Szkoda, że jest uszkodzony, no ale sam fakt nie zmienia tego, że nowy rok, nowe rozpoczęcie poszukiwań, nowe znajdki, nowa przygoda, no i nowe walory numizmatyczne wychodzą z ziemi. Tylko teraz tak. Nie wiem, czy ta moneta była srebrna czy miedziana, jakiś 12. część Rage Talara, czy po prostu tutaj, gdzie jestem, jest torfowisko i to srebro, które było po prostu kwas zeżar, czy po prostu to jest moneta miedziana, ale już ją tutaj bliżej, zobaczcie, widać ten herb landowy. Oczywiście wszystko mówię z pamięci, a to trzeba jeszcze zweryfikować przed internetem, w katalogach i zobaczyć. Szkoda tylko, że jest uszkodzona, widać, że w epoce została czymś trafiona, bo po prostu od stempla została przekrzywiona. Natomiast sama ta moneta rewelacyjnie się prezentuje. Po prostu rewelacja. I jeszcze raz zobaczcie razem ze mną, zanim ją schowam do pudełka. 1600 któryś rok. Piękna, piękna, przepiękna moneta. 12. część talara. A mi pozostaje tylko niesamowicie się cieszyć i szukać kolejnych. Identyfikację zostawię sobie na później, zrobię to w domu, bo jest jedna, może być z boku druga, także trzeba szukać. Tym bardziej, że już tętno przyspieszone, akcja serca wyższa, no bo wiecie dlaczego, nie? Pięknie ta moneta wygląda, ale ma swoje na dzisiaj miejsce, musi poczekać jeszcze w pudełku, które chroni monety przed dalszym zniszczeniem. Emocje nie opadają. Jak na grzybach. Jak na grzybach, to liczysz, że to znajdziesz. Tak, liczę, że coś znajdę. Coś jest tam głęboko. Prawie, że blisko. Może druga taka moneta. No na to liczę, mówię. Skoro ty masz, to ja muszę mieć. Zajrzyjmy do Ewelinki dołka, co ona tam ma. Tu gdzieś. Gdzieś tu. A teraz grzeb w tych bryłach. Nie, tam. Ale coś jest. Jakby od... Jakaś ozdóbka. O, może tak będzie lepiej widać. Jakaś ozdóbka. Od spinki czy od czegoś. Lubię takie rzeczy. Zrobiliśmy przerwę taktyczną, żeby napić się kawy. A ja cały czas podglądam. I podziwiam. I podziwiam. Bo nie daje mi spokoju, z jakiego to okresu i czy to była moneta miedziana czy srebrna, ale widzę początek daty 1600, czyli jest bardzo dobrze. Także. To ta na kawusie przyszedłeś? No. Także. Złomu ukopałeś? Ukopałem. Masz jeszcze tej gorącej, chciałam ci wlać, ale nie mogłem odkręcić. A tak w ogóle jedno z marzeń w tym roku już jest spełnione. Ciekawą monetę, ale że w pierwszym dniu roku tak szybko. A gdzie tu jeszcze do końca roku? Mam nadzieję, że jakaś kolejna z mojej listy moneta zostanie w 2024 odhaczona. Chcę znaleźć złotą monetę. Krótko i na temat. A ty? No, też, no oczywiście, że tak. No. A ja cały garczek. A to cały garczek. Także każdy ma swoje marzenie, jeżeli chodzi o poszukiwania. A wy jakie macie? Napiszcie nam w komentarzach. Proszę, zobacz jeszcze.
No, ja już podziwiam i podziwiam. Zdrowie. Co tam masz? Ewelina została w samochodzie, grzeje się, a ja jeszcze pochodzę chociaż z 30 minut, może uda mi się wyłuskać z ziemi kilka ciekawych sygnałów. Ta moneta, którą znalazłem, napędza mnie do poszukiwań, bo ugrzać to się zdążę, zawsze w domu. Ktoś dzwoni. Odbiorę. No, halo. Kaisermechl u góry jest. Kaisermechl Schloss, tak? Tak, Kaisermechl Schloss. Farle? Coś takiego, Farle. Może być coś takiego, nie wiem. Kolejna zagadka, co? Dobra. Nakopałem się, a to tylko fragment łyżki. Prawdopodobnie była srebrzona. Szkoda, że ta łyżka nie jest cała, niekompletna. A zobaczcie, jak była głęboko. Zobaczcie. Z bliska teraz jest to kapsel aluminiowy przedwojenny, z okresu międzywojennego. Kapselowane tym były wody mineralne w dawnych Prusach. Wody mineralne, kurde, nie mogę się wypowiedzieć. Co ci się tak ręka trzęsie? Do tego szampana. Zimna. Co go tutaj trzymam? Tak jest. Zdrowia i sukcesów w nowym roku. I skarbów. Tak. Całe krzynki. Pięknie, pachnie. Troszeczkę opukam. Dobro, bo to wiesz. Trudno, szkoda go, ale wiesz. Bo to od kawy. Tomek, masz ten? Nie, mi zostałeś w palcu. Tomek chce z gwinta. Ale zdrówko. To za ten stary rok odchodzący, a za nowy się wypije później. Także na zakończenie poszukiwań symboliczne, symboliczna lampka szampana. Ci co mogą, to piją, co nie mogą, niestety polewają. Bułgarski, a co inni jeszcze kamery trzymają. Oj, jak mi się ręka trzęsie. A inni jeszcze kopią. Liczą na te szczęście w nowym roku. Czuć szampanę. Pokopane. Kto kopał? Moja no, trochę posiedziałam, o Jezu, w tym w samochodzie, bo trochę zmarzłam, ale pokopałam, nie gadaj. Także dupki przemarzły. Ja tam się cieszę. Dobrze się rok otworzył. Oby tak dalej. No tak będzie. Ewelinka zmarzła po poszukiwaniach, nie może się... Rozgrzewam się przy garach. Rozgrzewa się przy garach. Hania, a ty co robisz? Ja mamie pomagam. Mamie pomagasz? Tak, to jest mój mały Chińczyk. Bo dzisiaj robimy co? Pizza! A czy mama akurat Chińczyk? Chińczyk? Ciasto zaraz pójdzie do pieca, żeby trochę wyrosło. Hania, nie za dużo tego sera? Ale tato, musimy najpierw rozlakować, potem ozdabiać, a potem włożyć do garnka. Ozdabiać trzeba. Bo to musi zastygnąć. Już mamo, skończyłam sobie. A ten okrągły? Nie mamy mozzarelli, więc musimy sobie radzić. A nie możesz sami robię pokroić? Mozzarellę. Teraz ja mam kroić? No. Myślałam, że będziesz tania siła robocza, tulipa. Ty mam pokrój. Te dwa i nie pokroję te dwa. Skąpo tej kiełbasy będzie na tej pizzy, ale jak więcej nie ma w lodówce, to dobre i tyle. Będziemy ta pizza być. Przepraszam. Z szynką będzie, a to kiełbaskę to dla Julki. A ja zrobiłam. Myślałem, że będziemy ten ganiać na spodzie do pizzy tą kiełbasę. A tutaj mamy lodówkę. Dziewczyny mnie zaskoczyły. Sos trzoskowy gotowy. A jak myślisz? Myślę, że tak. Od niego się najpierw zaczyna. Tak jest. Żeby się przeżarł, nie?
Jak tą pizzę, Hania, byś nazwała, tą co robisz? Pizza. Pizza. Pizza z tosery. Jaka? Pizza z tosery. Pizza z tosery. Tak. A masz tylko jeden gatunek sera. A tu? I tu, i tu, i tu? No to mamy dwa gatunki tak, sera. Tak, dwa, bo salami i ten, jakiś tam. I, no i taki zwykły ser. Zadanie wykonane. Pizza pokrojona, częściowo już zjedzona. Tak oto wygląda, ale jak apetycznie. To teraz wcinaj. No wcinam. Coś z sobą ci to idzie. Może sosu czosnkowego więcej? Może być. Tylko może być? Może być. Myślałam, że jest smaczna. Może być bardzo smaczna. Dobre. Apetyczna, smaczna. Kamera, akcja. Akcja. Kamera, akcja. A dla mnie to jest ta miła część wieczoru, ponieważ znalezioną monetę mogę na spokojnie sobie zidentyfikować. Ja powiem wam, że niby w necie jest sporo informacji, ale konkretnie tej mojej odmiany monety nie mogę znaleźć. Namierzyłem kilka podobnych. Wiem, że to już jest moneta z okresu, czy bita w latach 1689-1692. Tego jestem pewny. Jest to moneta wybijana dla Brandenburgii, która leżała w Prusach. Ania tutaj jeszcze w międzyczasie dokucza. Dokucza, czy chcesz pomóc w identyfikacji? Jak zwykle dokucza. Zwraca na siebie uwagę. Natomiast poproszę Ewelinkę tutaj z tej strony, żeby pokazać wam jeszcze o co mi konkretnie chodzi. Oprócz tego, że moneta miała być srebrna, natomiast jest miedziana. Nie wiem, czy to jest falsz, czy po prostu jeszcze jej nie doczyściłem, bo leżała w torfowisku. Mogła zajść takim nalotem ewentualnie, mogła być tylko srebrzona i został krążek miedziany. Zrobiłem zdjęcie i powiększyłem sobie, żeby konkretnie wczytać się w datę. Widać, że jest 1680, ale ile nie wiem. Natomiast z informacji w necie, jaką wyczytałem, ta moneta była bita od 1689 roku, czyli można przyjąć, że to jest pierwsza odmiana. Natomiast jeszcze mam zagwozdkę taką, bo ten herb, który jest tutaj, nie zgadza mi się z tymi, które tutaj podpatruję, czyli jakby w tej, według mnie, w tej pierwszej edycji ten herb troszkę się różnił, no i z kolejnymi latami, czy w kolejnych latach został on zmieniany. Z tego tutaj wynika, z moich obserwacji, jeżeli chodzi o jakąś tam swoją taką analizę, nie? Także zobaczcie, piękna moneta, głęboko bita, natomiast nie ma tego srebrzenia. Spróbuję doczyścić, żeby zobaczyć, czy to jest srebro, czy po prostu to jest miedź. Tak czy owak, jakby nie było, ja się tam bardzo cieszę ze swojego znaleziska, które otworzyło pięknie 2024 rok. Mam przy sobie rodzinę, to jest dodatkowy atut. I szkódnika. Hanie szkódnika. Także dziękujemy wam, że obejrzeliście ten odcinek. Zostawcie lajka, zostawcie taktyczny komentarz. I co jeszcze, Hania? No i subika, jak nie jesteście subskrybentami naszego kanału, to zapraszamy do subskrypcji. Do subskrypcji. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oglądajcie nas, bo ten rok zapowiada się mega ciekawy, mega dużo przygód, podróży, wyjazdów i miejmy nadzieję, że też czego? Znalezisk. Złota. I też chodź, Tosia, tutaj. Do tego wszystkiego też dzisiaj przyłącza się Tosia, tutaj jest, także zobaczcie, jest z nami. Także do zobaczenia, na razie. To ona ci zaokresuje spodnie, macieczkę. Zaokresuje mi spodnie? Tak, i to jak? A skąd wiesz, że ona macieczkę? Bo popuściła u rodziców na łóżku na ten kocu brzutem. No, Tosia macieczkę, także zaokresuje nam spodnie. Tak, ona ci tak zaokresuje, że szok.
Także do zobaczenia do następnego odcinka. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.